Siemanko, witaj na kanale Zaprogramuj Życie, jestem Łysy z IT, a to jest seria z Laravela. Dzisiaj zajmiemy się szybkim, prostym tematem związanym z debugowaniem aplikacji. Dorzucimy sobie do naszej aplikacji sklepu Laravel Debug Bar, dzięki któremu będziemy mogli debugować kod, debugować aplikację, sprawdzać co się dzieje pod maską naszej aplikacji, sprawdzać zapytania, sprawdzać czasy requestów, przechwytywać wyjątki itd., itd. Przejdziemy sobie szczegółowo przez proces instalacji, uruchomienie i przejdziemy przez zakładki, które są tam dostępne. Zapraszam. A partnerem odcinka jest Just Join IT, jobboard numer 1 dla branży IT w Europie. Jeżeli szukasz ofert pracy związanych z Laravelem, sprawdź Just Join IT, link jest w opisie, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Oraz Gaminate, suplement poprawiający poziom koncentracji oraz energii, nie zawiera cukru i świetnie sprawdza się przy pracach umysłowych, szczególnie przy programowaniu. Przekonaj się sam. Jeszcze tylko na wstępie przypomnę, że w poprzednim odcinku działaliśmy z tematem integracji bramki płatności Przelewy 24. Dzięki temu przedmioty z koszyka możemy zasymulować zakup, przejść przez całą procedurę płatności przez jakiś bank i sprawdzić, jak taką integrację można zrealizować. Więcej informacji w filmie, który pokazał się tutaj nade mną, a teraz zajmujemy się głównym tematem tego odcinka, czyli Debug Bar. Żeby dograć go do naszego projektu, skorzystam sobie z biblioteki Laravel Debug Bar, która jest tutaj, widzimy, publiczna. Jest w zasadzie proces jej instalacji bardzo prosty. Nie powinien nam tutaj stworzyć jakichś większych problemów. Widzimy, że wersja stabilna jest 3.6.7. Tutaj mamy proces instalacji, możemy to zrobić przez Composer Require w wersji dev, albo możemy dorzucić bibliotekę sobie ręcznie, na przykład w ten sposób. Kopiujemy sobie nazwę, wrzucamy ją sobie do Composer JSONa. Mamy Require dev, możemy wrzucić po nazwie i tutaj teraz sobie podamy wersję biblioteki, tam było 3.2.3.6.7, dorzucamy bibliotekę, dokładnie, i robimy Composer Update, dzięki temu biblioteka dogra nam się do projektu. Biblioteka już jest gotowa, ten sam efekt uzyskalibyśmy właśnie korzystając z tego polecenia, pokazuję tutaj alternatywne opcje. I teraz tak, zgodnie z tym co pokazuje dokumentacja, Debug Bar będzie się pokazywał w wersji, w aplikacji, w której konfiguracja jest ustawiona przy app debug na true. Czyli to co mamy w Envie, w tym miejscu app debug mamy na true. Wtedy ten debug bar będzie się pokazywał. Ważne jest, żeby pamiętać o tym podczas wdrażania aplikacji, na przykład na środowisko już produkcyjne. Środowisko, które będzie publiczne i dostęp do niego będą miały osoby z szerszego zakresu, które niekoniecznie muszą wiedzieć, co w bebechach siedzi danej aplikacji. Wtedy ten debug musimy ustawić na false, bo inaczej ten debug bar będzie widoczny i pokażemy dane, których nie chcielibyśmy wyświetlać. Oprócz tego, co do tej pory zrobiliśmy, musimy sobie dorzucić konfigurację dla tej biblioteki. Wystarczy skopiować polecenie, wkleić, kliknąć Enter i pojawi nam się to w konfigu. Mamy tutaj debug bar, jak widać, z różnymi opcjami. Prześledzenie tych opcji polecam samemu na spokojnie, ewentualnie z dokumentacją biblioteki. Jeżeli chcemy wyłączyć jakieś endpointy, jakieś ruty z działania debug bara, możemy to zrobić właśnie korzystając z except. Możemy ustawić storage, domyślnie wszystkie dane, które debug bar zbiera, trafiają do storage'a na dysku. Możemy to ustawić albo w Redisie, albo w bazie danych, jest wiele opcji. Możemy tutaj ustawić, jakie IDE ma się odpalać po kliknięciu w plik, ale to, do czego tutaj chcę zjechać, o, to mnie najbardziej teraz interesuje, collectors, czyli to są dane, które, czy zakładki i dane, które są zbierane przez debug bara, do których możemy mieć dostęp. Niektóre są ustawione na true, niektóre są ustawione na false. Wszystko zależy od tego, co chcemy zbierać, co chcemy analizować, jakie dane chcemy wyświetlać. To za chwilkę Wam pokażę, jak to działa.
W tym momencie wydaje mi się, że mamy wszystko. Możemy sobie odświeżyć stronę i powinien się ten debug bar pokazać dokładnie. Widzimy, że debug bar mamy tutaj na dole. Możemy go sobie rozwinąć, możemy zamknąć, wtedy mamy taką ikonkę Laravela. Możemy go zwinąć, rozwinąć. I teraz tak, jeżeli wejdziemy sobie na stronę główną naszego sklepu z produktami, to po pierwsze messages mamy puste, ponieważ tutaj trzeba wywołać i skorzystać z takiego polecenia, z takiej funkcji info, dokładnie mamy tutaj debug bar, mamy info, error, warning. Na podstawie tego wyświetlają się te dane i widzimy, że możemy wyświetlać obiekty i dane i zmienne wartości w zasadzie, które w tym obiekcie są. Możemy wyświetlać jakieś komunikaty. Spróbujmy sobie coś takiego dorzucić do naszego kodu. Jesteśmy na stronie głównej, więc spróbujemy sobie wejść do welcome, chyba kontrolera to było. Dokładnie tutaj. I możemy zrobić debug bar info, na przykład zrobimy sobie request. Tutaj sobie oczywiście importujemy debug bar, dokładnie, mamy info, mamy request. Teoretycznie, jeżeli teraz sobie to odświeżę, powinien mi się wyświetlić request. Mamy undefined method debug bar info, już patrzymy, możliwe, że to nie jest ten import. Już patrzymy, to sobie tutaj usuniemy. Import. To będzie ten. Dokładnie tak. I widzimy teraz request, dane, które przyszły z przeglądarki do naszego serwera. W zasadzie no, w tym momencie nic nas konkretnie nie interesuje, ale mamy taką możliwość, żeby coś takiego wyświetlać. Widzimy też, że jest to oznaczane i na niebiesko. Jeżeli zrobimy sobie warning i wyświetlimy message jakiś, test, odświeżymy, to widzimy, że również jest to odpowiednio oznaczane. Error jest na czerwono. Jeżeli chodzi o timeline, tutaj mamy czasy ładowania na przykład aplikacji, ale możemy sobie dorzucić timing, tak jak tutaj mamy zresztą pokazany. Czas możemy zmierzyć ładowania, czas działania jakiegoś algorytmu. Spróbujemy coś takiego wrzucić. I teraz tak, tu i na przykład zrobimy sobie tutaj. Wchodzimy teraz, odpalamy i widzimy teraz, że mamy time for rendering, czyli to jest to, co wrzuciłem tutaj. Jest 7, prawie 8 milisekund, czyli możemy dodatkowo dorzucać sobie ten parametr mierzenia czasu. Możemy weryfikować, ile coś trwa. Mamy exceptiony, wyjątki możemy sobie tutaj łapać i możemy coś takiego zrobić, że na przykład wejdźmy sobie do roots web i mamy dodawanie do koszyka, mamy robione ajaxowo. Jeżeli tam coś się nie powiedzie, to mamy rzucany wyjątek. Możemy ten post zamienić na get. Teoretycznie powinno się pokazać method not allowed. I odświeżam, dorzucam i widzimy, że tutaj pokazał nam się błąd. Ups, dokładnie. To sobie zamknę. I wyjątek nam się tutaj pokazał. The post method is not supported. Tira rira i tak dalej. Supported methods. I mamy informacje, które są wyrzucane przez ten exception tak naprawdę. Czyli oprócz takich debugujących linii kodu możemy wrzucać właśnie exceptiony, które też będą nam się tutaj pojawiały. Mamy tutaj widoki. Widzimy, że załadował nam się welcome i layouts. Layouts nam się załadował, ponieważ w sensie upblade PHP, ponieważ korzysta z niego welcome. Jak sobie odpalimy teraz welcome blade PHP, to zobaczymy, że on korzysta tutaj z layouts app, więc załadowało nam się jedno i drugie. Jeżeli sobie to rozwiniemy, widzimy, jakie parametry są zwracane przez podczas generowania tego widoku. Czyli mamy products, categories, default image i flag is guest. Jeżeli sobie to tutaj sprawdzimy, to dokładnie tak jest. Mamy produkty, kategorie, zdjęcie domyślne na podstawie konfiguracji i sprawdzamy sobie, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie.
i te parametry są tutaj zwracane. Widzimy, jakie idą na widok. Oprócz tego mamy zakładkę root. W rootie możemy sobie sprawdzać, jakie było URI. Tutaj mamy uderzenie bezpośrednio tylko po slashu. Na jaki middleware to trafiło, do jakiego kontrolera, do jakiej funkcji, namespacey, prefiksy i w jakim pliku to się znajduje i które linie kodu są odpowiedzialne za wygenerowanie tego, czy za obsługę tego endpointa. Jeżeli zmienię to sobie i wejdę na przykład na użytkowników, to już widzimy, że mamy users i to by się zgadzało, bo URI mamy tutaj users. Przeszło to przez 4 middlewary, web, auth, verified i mamy tutaj Ken is admin. Mamy tutaj nazwę tego roota, jaka jest widziana przez Laravela. Ona występuje też jako users index. Reszta jest podobna do tego, co mówiłem. Tu jest fajne też to, że możemy sobie przejrzeć historię rootów, które były odpalane, na co i na jakie strony tutaj użytkownik wchodził. Teraz jedna z najważniejszych moim zdaniem zakładek, czyli queries, zapytania do bazy danych. Dzięki temu, że jest to śledzone i widoczne, możemy sobie analizować po pierwsze, jak długo trwają zapytania, po drugie, czy nie wykonują się w zbyt dużej ilości, czy pobierają dane, które rzeczywiście są nam potrzebne, czy nie pobierają za dużej ilości danych i tak dalej. Wszystko w zależności od potrzeb możemy tutaj dopasowywać i jakby analizować to, co nam tutaj zwróci. No tutaj widzimy, że wykonał się select po użytkowników, bo mamy listę użytkowników. Wykonał się count, ponieważ jest to potrzebne gdzieś tam do paginacji i wykonało się też trzecie zapytanie, tutaj select pobierając mojego użytkownika w zasadzie, na którym jestem zalogowany, czyli dzięki temu możemy sobie badać, właśnie tutaj widzimy czasy wykonań tych SQL-i, no i analizować, czy to jest długo, czy to jest krótko, czy pobieramy to dobrze i w zasadzie możemy też sprawdzać, w jaki sposób Eloquent buduje nam SQL-e, które trafiają do bazy danych. A oprócz tego, takiego SQL-a możemy sobie przekopiować i możemy na przykład wrzucić do PHP MyAdmina. Spróbujemy coś takiego tutaj sobie dorzucić i zobaczymy, jak odpali mi się, czy rzeczywiście tak jest. Wchodzimy sobie w shop, SQL, wrzucamy i robimy wykonaj. I widzimy, że rzeczywiście użytkownik jest zwrócony, czyli te zapytania, które tutaj są, możemy też sobie kopiować bezpośrednio do jakiegoś klienta łączącego się z bazą danych i wykonywać te zapytanka. Oprócz tego mamy dostęp do modeli. Widzimy, ile modeli tak naprawdę zostało stworzonych na potrzeby wygenerowania danego widoku czy wykonania jakiejś akcji. W tym przypadku mamy 4 modele użytkowników, 3 na liście, 1 użytkownik ten, który jest zalogowany. Jeżeli wejdę sobie na stronę tutaj główną, no to tak, zobaczymy, że mamy usera jednego, bo jestem zalogowany. Po drugie mamy 5 produktów, które są wyświetlone na liście i mamy 5 kategorii, które są tutaj. Tutaj też pamiętamy, że to też jest zaciągane z bazy danych. A jeżeli się wyloguję i będę na tej stronie, no to widzimy, że model użytkownika nie ma, czyli rzeczywiście jest to, ta jedynka jest związana z tym userem, na którym gdzieś tam jestem zalogowany. Zakładka mails no jest pusta, za dużo tutaj nie będziemy widzieć. Jeżeli chodzi o gate, to muszę się z powrotem zalogować. I zobaczymy, to są te bramki, które są odpowiedzialne za nadawanie dostępu do odpowiednich rootów. W tym przypadku jestem adminem, więc wykonuje się gate, który zwraca nam is admin i zwraca ID danego użytkownika. Dzięki temu mam dostęp do zakładek, których normalny użytkownik nie widzi. No i widzimy, że ten gate tutaj też nam się pokazuje. Sesja to jest też bardzo fajna opcja, bardzo przydatna, szczególnie, że na przykład nasz koszyk jest oparty i zbudowany na sesji. Jeżeli widzimy, że teraz mamy tutaj CSRF token wyświetlony, mamy tutaj flash, a jeżeli sobie, muszę przewrócić, bo teraz widzę, że nam tutaj to nie działa, dokładnie, post. Jeszcze raz, tutaj jeszcze nam coś nie zadziałało, pewnie coś za dużo tutaj, dokładnie, pozmieniałem. Coś mi się przeniosło przez przypadek. Odświeżamy. Dobra. Jest ok. I teraz tak.
mogę sobie dorzucić i dorzucę sobie jeszcze jeden. Dokładnie. Mogę przejść nawet do tego koszyka i widzimy, że mamy tutaj w sesji pojawił się nam nowy wpis. Mamy kart, czyli mamy koszyk. Jest w nim, są w zasadzie dwa przedmioty, MacBook z Product ID, czyli wszystkie dane, które zapisuję do sesji i które są związane z tym koszykiem, tutaj są widoczne. Jeżeli coś sobie z tego koszyka usunę, spróbujemy to obniżyć, dokładnie jeden usuwamy. Tutaj mi się strona odświeżyła i kart też mi się odświeżył. Mam tylko jeden wpis. Jeżeli ten też usunę, robię tak, no to zostanie pewnie mi obiekt. Czy, no tak, dokładnie, wpis z kartem, ale on będzie pusty, nie będzie miał w sobie żadnych przedmiotów. Requesty to jest w zasadzie coś podobnego, co możemy zobaczyć w DevToolsach. Jeżeli sobie tutaj wejdziemy w sieć i tutaj wykonują się, odświeżę stronę i tutaj wykonują się żądania, jest ten kart i możemy sobie prześledzić, jakie dane tutaj poszły i co zostało zwrócone, no to tu jest bardzo podobnie. Mamy path, mamy status, mamy format i tak dalej. Czyli to są dane, które gdzieś tam moglibyśmy też podejrzeć w DevToolsach. Mamy wersję PHP, mamy czas przetwarzania requesta, mamy zużycie pamięci i root, jaki został wykonany. Czyli tutaj mamy takie dodatkowe wartości. Ten timeline tutaj, który był, ja sobie to cofnę. Ten warning tak samo, żeby tych wartości tu nie było. I jeszcze to sobie tu usunę, jest niepotrzebne. To jeszcze, żeby pokazać Wam, że rzeczywiście ten debug bar można usunąć ze strony, korzystając z Enva i opcji, która jest tutaj ustawiona, robimy sobie false php artisan config cache. Odświeżam i widzimy, że debug bar zniknął. Czyli pamiętamy, to jest bardzo ważne, żeby tego nie pokazać, tego debug bara w wersji jakiejś publicznej, produkcyjnej, dostępnej dla innych użytkowników. Wtedy ten debug musi być na false. Najlepsze rozwiązanie to jest właśnie, żeby korzystać z niego w wersji deweloperskiej albo na jakichś środowiskach testowych. Jeżeli chodzi o produkcję, musi być false. Zerknijmy sobie jeszcze, co nam się tutaj, co jest w dokumentacji. Tutaj są funkcje helpery, z których można korzystać. Co tutaj jeszcze mamy? Możemy włączać i wyłączać debug bara bezpośrednio z poziomu kodu. Nie trzeba gdzieś tam z poziomu tej nastawy. I tu są dodatkowe jakieś rzeczy związane z integracją z Twigiem. Czyli tyle. Prosta rzecz, a jest naprawdę przydatna. Dzięki niej można prześledzić naprawdę działanie aplikacji i znaleźć sporo kwiatków, czy rzeczy związanych z wydajnością, które można poprawić, czy z bezpieczeństwem, czy właśnie dzięki której można łatwo debugować kod, sprawdzać, czy gdzieś wchodzimy do funkcji, jakie są wartości zmiennych i tak dalej. Warto z tego korzystać, warto sobie to dorzucić. Myślę, że sporo osób z tego korzysta, patrząc nawet na to, ile jest pobrań. Tu gdzieś była informacja, 40 ponad milionów pobrań tej biblioteki. No, myślę, że mówi samo za siebie. Jest stale aktualizowana, tak naprawdę można by ją dorzucić na samym początku projektu i sporo by nam ułatwiła pracy podczas rozwoju naszego sklepu. Ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Opowiedziałem o tym teraz, mam nadzieję, że będzie to przydatne. Ktoś z tego skorzysta. Kto jeszcze o tym nie wiedział, jest to dość popularna biblioteka, więc jest duża szansa, że mimo tego, że ja o tym nie mówiłem w kursie i właśnie w całej tej serii, to i tak z tego korzystaliście, ale dla osób, które jakby o tym nie wiedziały, miały okazję poznać jedną z moim zdaniem lepszych bibliotek. To by było tyle. Za kilka dni pojawi się animacja pierwsza. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu pojawi się druga. I czekajcie na sygnał. Sprawdźcie też Just Join IT. Jest tam sporo ofert pracy, m.in. z PHP-em, z Laravelem. Dostałem wiele informacji o tym, że po tym kursie, po tej serii na YouTubie sporo osób znalazło pierwszą pracę właśnie związanych z PHP-em, z Laravelem, nawet też z Symfony. Jakby nie patrzeć, te frameworki są do siebie podobne w pewnym sensie, więc warto próbować swoich sił, zerknijcie tam, a może coś traficie, a może znajdziecie pierwszą pracę. Powodzenia! Wszystkiego dobrego na święta, trzymajcie się, widzimy się niebawem.